To chyba jej bohaterka Elena Greco mówi, że ona chce pisać powieści o takich rzeczach, przed którymi wstydzimy się przyznać, nawet same przed sobą. I ja miałam poczucie, właśnie czytając tę genialną przyjaciółkę, ten pierwszy tom, że właśnie odsłania się przede mną taki krajobraz bez ściemy. Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Dzisiejszy odcinek podcastu o teatrze powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który odbył się wczoraj. Wczoraj w stosunku do dnia, w którym nagrywamy. Mamy nadzieję, że emisja odcinka będzie niedługo po nagraniu. Ale tak, w środę był 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet. I myśląc o tym, co mogłybyśmy ciekawego powiedzieć trochę w związku z tą okazją, przyszło nam do głowy taki trop powieści Eleny Ferrante inscenizowanych intensywnie w polskim teatrze. No ale właściwie chyba powinniśmy zacząć od wytłumaczenia się, dlaczego akurat Ferrante skojarzyła nam się z tym tematem. I tutaj, Kasiu, oddam Tobie głos. Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, i o tym będziemy rozmawiać w czasie tego odcinka, bardzo często książki Ferrante są zamykane w takim pojęciu literatury kobiecej, do czego jeszcze wrócimy i do czego wrócą nasze gościnie. Po drugie, to właśnie gościnie, które dzisiaj zaprosiłyśmy do odcinka, czyli wspaniałe reżyserki, które z tą prozą Ferrante spotkały się w czasie swojej pracy twórczej. A po trzecie, dlatego, że moje prywatne skojarzenia z tymi książkami wiążą się z takim czytaniem ich w gronie przyjaciółek, bliskich kobiet, ponieważ ja pierwszy raz przeczytałam jakąś książkę Ferrante, a była to Genialna przyjaciółka, czyli pierwsza część tetralogii neapolitańskiej. I dostałam ją od swojej przyjaciółki, Kasiu Ożgo, jeżeli nas słuchasz, to cię pozdrawiam. I po przeczytaniu i takim zakochaniu w ogóle w tej Ferrante zaczęłam ją pokazywać dalej kolejnym moim przyjaciółkom i dałam ją w prezencie kilku osobom, pożyczyłam mojej mamie, pożyczyłam mojej siostrze i jakoś takie mam wrażenie, że one się rozchodzi, przynajmniej takie mówienie o nim rozchodzi się w takich kręgach kobiecych bardzo prężnie, też dlatego, że są to książki, które opowiadają o bardzo kobiecych doświadczeniach, z dużą szczerością pokazują kobiece życiorysy. Mam wrażenie, że w tym, jak konstruowane są tam myśli, jak konstruowana jest fabuła, no nie powiem, że znajdziemy tam w 100% siebie i swoje życiorysy, ale wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa prawie każda kobieta znajdzie tam jakieś doświadczenia, które sama przeżywa, albo które są również elementem jej biografii. I ja sobie tak tłumaczę tą naszą decyzję i kiedy ty, Kasiu, do mnie napisałaś, że a może zrobimy Ferrante, to bardzo intuicyjnie odpowiedziałam, tak, to jest świetny pomysł, jakby tak pasuje to do tego tematu i nie wiem, czy ty byś dodała jeszcze jakieś powody, które ci przyświecały, kiedy proponowałaś tą książkę. Tak, myślę, że dla mnie też jakieś istotne było to, o czym wspomniałaś, czyli jakby to rejestrowanie kobiecego doświadczenia i tego, że jednak z jakiegoś powodu akurat ta autorka jest tak interesująca dla teatru i jest tak interesująca dla twórczyń teatralnych, które lubimy i cenimy. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałyśmy, usłyszycie dwie wspaniałe gościnie. Ewelinę Marciniak. Mogę powiedzieć, czym przez większość czasu się zajmuję, więc przygotowuję spektakle w różnych teatrach. I Weronikę Szczawińską. Zajmuję się teatrem z takich różnych perspektyw, ale chyba głównie zajmuję się nim jako reżyserka. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z nimi, no to trochę chyba chciałam cię też, Kasiu, zapytać o to, bo powiedziałaś o tym, że zaczęłaś od lektury Genialnej przyjaciółki i właśnie cyklu tetralogii neapolitańskiej i zapytać cię o też inne powieści Eleny Ferrante, bo ja też zaczęłam od Genialnej przyjaciółki, przeczytałam, pamiętam, w ogóle bardzo szybko. To były jakieś wakacje, kiedy siedziałam i głównie czytałam kolejne części. Pamiętam też takie wrażenie, że bardzo, bardzo podobał mi się początek, czyli jakby pierwszy tom, a potem trochę moja pasja do tej książki, do tego cyklu spadała i te kolejne części podobały mi się trochę mniej, nawet nie druga, ale tam trzecia, czwarta, zwłaszcza czwarty tom mi się podobał już nieco mniej. Natomiast pamiętam, że tak naprawdę, naprawdę kunszt Eleny Ferrante doceniłam czytając Córkę. I Córka to jest absolutnie moja ulubiona
powieść tej autorki. To jest taka powieść, która jest dużo krótsza, ale w której wiele tych motywów, które też pojawiają się w Genialnej Przyjaciółce, wraca, między innymi motyw lalek, właśnie motyw relacji pomiędzy kobietami, motyw takiej właśnie dziwnej przyjaźni, która momentami wchodzi w inne odcienie i w inne jakby jest pokazywana w całym skomplikowaniu. I rzeczywiście jakby córka jest jakoś dla mnie też super ciekawa pod względem tego, jak konstruowana jest w niej narracja. I drugą taką książką bardzo ważną dla mnie był Czas porzucenia, o którym jeszcze pewnie dzisiaj będziemy tutaj mówić. I to jest taka książka, którą też bardzo szybko przeczytałam, którą pochłonęłam i która bardzo mocno mnie wciągnęła w swojej narracji i w konstrukcji bohaterki. I czułam, wypycha poza granice jakiegoś doświadczenia, zwyczajnego doświadczenia lekturowego. Znaczy, że gdzieś czujemy się, czy ja się czułam tak mocno związana z tym światem bohaterki i tak jakoś zaangażowana i wciągnięta w jej sposób przeżywania świata, że trochę nie miałam takiej bariery, ale jakby na to popatrzeć z innej perspektywy. Znaczy, ta perspektywa głównej bohaterki i narratorki powieści była bardzo dla mnie zawłaszczająca. No i właśnie, chciałam się zapytać też właśnie o te inne powieści Eleny Ferrante. Co czytałaś i jak ci się podobało? Która też z tych książek jest twoją ulubioną? Ja tutaj muszę powiedzieć, że dość banalnie, że moja ulubiona jest właśnie Genialna Przyjaciółka i kolejne książki tego cyklu. I ja z nimi miałam tak, że ta lektura poszła mi też bardzo szybko, bardzo czułam się tak osobiście wciągnięta w losy głównych bohaterek. I myślę, że nie zdarza mi się to często, takie poczucie właśnie emocjonalnego kontaktu z oboma bohaterkami, w tym chyba jednak bardziej z Leną niż z Lilą. I takie poczucie w ogóle tego, że mnie w tej książce żywo interesuje fabuła i to, jak potoczą się losy głównych bohaterek, co chyba towarzyszy mi jednak głównie w czytaniu kryminałów i takich właśnie guilty pleasure książkowych. A tutaj nagle pojawiło się to w czasie czytania tego cyklu i nie mam tak, że później mi się gorzej czytało. Wręcz przeciwnie, do ostatnich stron trzymało mnie to w jakimś napięciu i trzymało mnie to w takiej właśnie osobistej relacji i przyjaźni z bohaterkami. Ja tutaj mało oryginalnie, bo ja chyba nie czytałam też wszystkich książek Ferrante dostępnych na polskim rynku, ale czytałam też wspomnianą przez ciebie Córkę. Dla mnie to też był jakiś rodzaj niesamowitej przygody, która związane jest z tym, że to jest książka jednak dla mnie tworząca taki większy dystans intelektualny w czasie lektury. Na pewno ciekawsza pod względem może formy, pewnych skrótów w tej narracji, ale jest to książka, pomimo że nie widziałam filmu na jej podstawie, z której utkwiły mi w głowie pewne obrazy. I kiedy teraz ty zaczęłaś o tym mówić, zaczęłam sobie przypominać tę plażę, atmosferę tego, co tam się wydarzyło i też napięcie wynikające z jednego z punktów kulminacyjnych tej powieści, którego wam oczywiście nie zdradzimy, jeśli ktoś oczywiście ma ochotę poczytać dalej. No ale rzeczywiście w moim centrum zainteresowań stoją losy Leny i Lili, o których więcej opowiedzą nam nasze wspaniałe gościnie. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak mówisz o tym, z którą bohaterką, do której bohaterek było ci bliżej, bo ja bardzo empatyzowałam z Eleną, ale jednocześnie jakąś ogromną więź czułam z Lilą. I dla mnie Lila była dużo też ciekawszą postacią. Elena mnie, przyznam szczerze, trochę w tej powieści wkurzała. I w takim też nierozpoznawaniu swojego przywileju i jakiejś takiej, kurczę, że ona się trochę dla mnie tak nie potrafiła rozpoznać, że w toku życia już nie jest w tym samym miejscu, w którym jest, kiedy to życie zaczyna i że jakoś miałam takie też poczucie, że ona bardzo, że trochę też jest niesprawiedliwa i
nieuczciwa wobec właśnie Lili, wobec swojej przyjaciółki, która jednak na starcie dostała znacznie mniej tych życiowych szans. Ale właśnie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest też coś, co mam wrażenie często wraca w tych rozmowach o tetralogii, właśnie z którą bohaterką się czujesz bardziej związana, związany, do której jest ci bliżej, jak o nich myślisz. To ja teraz ci wejdę szybko w słowo i powiem, że w ogóle to jakoś mi się kojarzy z Lilą. Nie wiem czemu, ale jak teraz to powiedziałaś, to pomyślałam, no tak, Nowa Ligura to totalnie Lila. I że ja wybrałam Lenu i powiedziałam o niej, ponieważ chyba bardziej się utożsamiam z tym takim jej bardziej ostrożnym i zdystansowanym sposobem wchodzenia w świat i raczej niedoceniania swojej pozycji, swojej zdolności niż przeceniania. I trochę wydaje mi się, że to jest tak z tą lekturą, że w niektórych momentach zazdrościmy Lili jej urody, jej jakby takiej bardzo żywej inteligencji. A to, jak portretuje się Lenu ze wszystkimi swoimi kompleksami, właśnie takim niedocenieniem tego, co dostaje i co jej się udaje osiągnąć, jakoś wydaje mi się takiej bliższe, takiemu codziennemu spotkaniu ze sobą. Bo nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Ale ja uważam, że to jest pewna manipulacja tej powieści, dlatego że ta narracja w Genialnej Przyjaciółce jest prowadzona z perspektywy Eleny. I trochę jest tak, że ona nas wciąga w takie, no właśnie, swoje postrzeganie świata i idziemy za jej emocjami. I jasne, że w Elenie jest bardzo ciekawe i to uważam, że jest coś super, jak mówimy o tym właśnie, jak Genialna Przyjaciółka łapie i rejestruje doświadczenie kobiece, no to jest to, że Elena jest nieustannie obarczona tym, co się czasem nazywa syndromem sabotażystki bodajże, czyli jakby takim czymś, co często towarzyszy kobietom, które, no jakby szczególnie, które wychodzą klasowo nie z uprzywilejowanych środowisk, czy osobom, które wychodzą z nieuprzywilejowanych klasowo środowisk, ale też w ogóle szczególnie kobietom, które czują, że ich wiedza jest nie na miejscu, że udają, że nie mają kompetencji potrzebnych do wykonania określonego zadania. I myślę, że to jest coś, co jest bardzo uniwersalne i wiele, wiele kobiet tego doświadcza. I to jest coś, co też nas jakoś przy Elenie trzyma i co jest, no właśnie, z czymś też się jest łatwo identyfikować. Ale ja też przyznam, że trochę mi się zmieniła, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o serialu na HBO, który jest, bo ogólnie ten serial, od razu już zrobię spoiler, że mi się nie podobał, ale on dla mnie trochę odwrócił myślenie o dwóch głównych postaciach, dlatego że uważam, że oglądając ten serial, kiedy jednak mamy bardziej zobiektywizowany niż w książce obraz, dużo łatwiej jest nam współczuć z Lilą, która jest jakby trochę funkcjonuje na w książce, funkcjonuje trochę jakby według tego, co Elena jej tyle sprawiedliwości, ile jej Elena odda, tyle ona dostaje. A w momencie, w którym dostajemy to jednak zarejestrowane z innej perspektywy, to możemy o tej postaci trochę inaczej myśleć i o tym, jaką ona miała jednak skomplikowaną drogę, ile przeciwności na jej drodze stanęło, ale też z jaką ona energią je pokonywała, tak? To, że to jakby Lila ma tą taką zdolność, po prostu taki niepokój w sobie, ale też taką zdolność przyswajania wiedzy, ciekawość świata, ale taką też zaradność. I to są te, które mnie jakoś bardzo przy tej postaci tutaj trzymają. To ja jeszcze też się szybko odniosę do serialu, może teraz wyczerpiemy ten temat, bo ja też nie lubię tego serialu, ale z innych powodów niż ty. Bo mi się wydaje, że to, że on portretuje Elenę w taki sposób, jak Elena się opisuje, jest straszne. I że właśnie w tej książce jakby strasznie dużo rzeczy rozgrywa się między napięciem tego, jak Elena siebie widzi i opisuje, a jak możemy z tych faktów, które są tam podane, zrekonstruować jej życiorys. Kiedy widzimy, jak ona jest niepewna i jak się sama sabotażuje właśnie co chwilę, a porównujemy to z sukcesami, które odnosi, to jakby to nam mówi. A to, że ona w książce i jakby daje nam też taki sygnał, że ona była inna w tym świecie niż sama się widziała i sama się postrzegała. I to, że serial idzie tak mocno po linii takiego jej autoidentyfikacji i autoopisu jest tak denerwujące i dla mnie tak trudne w oglądaniu, że nie pomagają mi te piękne widoki Neapolu i innych miejsc we Włoszech i taka możliwość właśnie zobaczenia, bo jestem na tyle zirytowana na starcie tą narracyjnością i sposobem tworzenia tej narracyjności, że nie mogę oglądać tego
no, z taką przyjemnością. Mnie też w tym serialu ogromnie irytowało to, że on tak strasznie wiernie te powieści przenosi. Znaczy, że on i te narracje, monologi wewnętrzne, które tam są też oddane i przeniesione. Ja w ogóle przyznam, że obejrzałam pierwszy sezon i zaczęłam oglądać drugi i nie byłam w stanie. W sensie przerwałam, więc nie doszłam do końca. Nie wiem, czy ten serial się już nawet skończył, czy nie skończył. Bo pamiętam, że właśnie takie po prostu zmęczenie i zniechęcenie i jakieś takie, że ojej, tak bardzo lubię tę powieść i to, co ten serial robi, jest jakieś okropne. I jak już poszłyśmy w tę stronę rozmowy o serialu, no to zapytałyśmy też o to w rozmowach, które wcześniej dla was przygotowujemy, jedną z naszych gościń, czyli Eweliny Marciniak, o to, co sądzi o serialu HBO. Posłuchajcie jej odpowiedzi. Na pewno wielką przyjemnością było w tym serialu obserwowanie mody, designu i przebywanie w tych różnych wnętrzach, co jest możliwe przy takich wielkich produkcjach. Ale jeżeli chodzi o głównych bohaterów, to mam takie poczucie, że jest tam dużo klisz, stereotypów i raczej tak pod takim artystycznym względem, nie jestem jego wielką fanką, chociaż uważam, że jest jakaś przyjemność z jego oglądania. Zanim wrócimy do naszej autorki i reżyserek, chciałyśmy krótko wam przypomnieć o tym, że istnieje możliwość wsparcia nas na portalu Patronite. Linkujemy go pod tym odcinkiem, gdzie możecie sprawdzić, jakie opcje, jakie możliwości daje wam uczestnictwo w naszej społeczności patronów i patronek. Możemy już powiedzieć, że całkiem za niedługo na naszej tajnej grupie znajdziecie odcinek taki specjalny odcinek o teatrze feministycznym i naszych ulubionych spektaklach z tej dziedziny, więc zapraszamy, więcej informacji w linku. No i teraz wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka, pomyślałam trochę o osobach, które być może jeszcze nie miały okazji zapoznać się z prozą Eleny Ferrante, że taka informacja, która jest dla tych osób, które są z tą prozą zaznajomione, bardzo podstawowa, ale może nieoczywista dla wszystkich, to znaczy, że my tak naprawdę nie wiemy, kim jest Elena Ferrante. To znaczy, to prawdopodobnie jest pseudonim i to jest autorka, która nie udziela wywiadów, której zdjęcia się nie pojawiają na okładkach, której tożsamość generalnie nie jest znana. I to w ogóle wzbudza rozmaite dociekania i sposoby, koncepcje, które się pojawiają. Jest taka koncepcja na przykład, że to jest w ogóle grupa pisarzy, czemu przeczyłby spójny styl tych powieści. Oczywiście jest mnóstwo, to mnie, wątek, który mnie bardzo śmieszy, ale jest mnóstwo dociekań, że tak naprawdę pod tą postacią kryje się jakiś mężczyzna i uważam, że to jest jakieś takie super seksistowskie, że kiedy jest uznana kobieta, pisarka, która pisze świetne książki i nie podaje swojej tożsamości, to od razu zakładamy, że na pewno jakiś znany facet udziela jej pióra. Jacyś matematycy próbowali robić algorytmy ustalające, kim jest Elena Ferrante i jak na podstawie tego, do jakich, do słów jakich innych pisarzy najbardziej pasują jej frazy i jakby stworzyć właśnie taki algorytm, który porównuje jej pisarstwo z pisarstwem innych osób i też jakby mieli jakąś tam koncepcję. Włoscy dziennikarze też w pewnym momencie zrobili śledztwo i oni chyba doszli do wniosku, że jedna z tłumaczek, która współpracuje z wydawnictwem, w którym publikuje Elena Ferrante, to tak naprawdę jest Elena Ferrante. I ustalili to na podstawie bodajże przelewów, które jakby, że ta tłumaczka znacząco zwiększyła swój majątek w okresie, w którym Elena Ferrante publikowała swoje książki. I tam jeszcze mieli jakieś inne dowody na potwierdzenie tej tezy. To oczywiście jest trochę wścibskim działaniem, ale jest to jakoś też, no właśnie, zastanawiające, na ile potrzebujemy tego, żeby wiedzieć, jaka twarz stoi za słowami, które czytamy, jaka osoba się kryje i na ile potrzebujemy w ogóle pewnego wizerunku, który łączymy z książkami. I w ogóle jaka jest też właśnie tajemniczość, która otacza postać, która dobrowolnie i świadomie wycofuje się z tego życia publicznego. I o tym też porozmawiałyśmy z Weroniką Szczawińską. Ta anonimowość jest czymś, co mi bardzo imponuje i czego Elenie Ferrante trochę zazdroszczę. Bo ja jako reżyserka teatralna nie mam szans, żeby być osobą anonimową, bo pracuję z ludźmi, którzy mnie widzą i jakby potem towarzyszę jako widoczna osoba temu, nad czym współpracowałam. Natomiast bardzo mi to imponuje jako taki rodzaj strategii
może trochę ochrony siebie, ukrycia, pokazania też trochę figi takim prawidłom rynku, które bardzo mocno fetyszyzują te osoby autorskie, ich wizerunek i w przypadku kobiet to jest w ogóle też chyba strasznie, strasznie silne. Bardzo mnie też wzrusza to, że uważam, tak jak no, też inne osoby zajmujące się Ferrante, to nie jest jakaś moja bardzo oryginalna myśl, że to imię i nazwisko, które jest najprawdopodobniej pseudonimem, jest wpisany też hołd dla innych pisarek, czy takie zaznaczenie swojej genealogii we włoskiej literaturze tworzonej przez kobiety, bo tak niektórzy zwracają, że Elena Ferrante rymuje się z Elza Morante, jedną z najwybitniejszych włoskich prozaiczek, którą Ferrante wskazuje jako swoją wielką inspirację. Więc jakoś bardzo od początku mnie to wzruszało, że ucieczka przed takim fetyszem autorskim, a jednocześnie wpisanie się w jakąś wspólnotę piszących kobiet, tych kobiet, które no właśnie tę włoską kulturę współtworzyły. A musimy sobie powiedzieć, że na przykład takie ogólne spojrzenie na włoską literaturę, na przykład z punktu, w którym my jesteśmy w Polsce, ono nie jest do końca takie prokobiece. To znaczy ja bym powiedziała, że raczej u nas się będzie kojarzyło, nie wiem, Alberto Morawie niż właśnie Elzę Morante, że na przykład tak wielka pisarka, jaką jest Natalia Ginzburg, dopiero teraz jest w Polsce jakoś tak w pełni odkrywana. Więc ta anonimowość budziła moją zazdrość, taki podziw i wzruszenie właśnie włączeniem się w jakąś większą grupę. Ja tutaj dodam, że dla mnie zazwyczaj to nie jest istotne, jak wygląda dany pisarz albo pisarka i też jakaś jego biografia, ale fakt, że nie wiem, jest taki irytujący i dla mnie jest takim kolejną rzeczą, która tworzy ten magnetyzm postaci Ferrante i także jej powieści. Ale pewnie zastanawiacie się też, jakie było pierwsze wspomnienie naszych dzisiejszych gościń z lektury książek Eleny Ferrante. Te pierwsze wydarzenia czytelnicze były bardzo osobiste, intymne i właściwie z nikim się nimi nie dzieliłam. Natomiast w trakcie pandemii powróciłam do tej autorki i był to już taki intensywniejszy czas z tetralogią, ponieważ zajmowałam się właściwie tylko czytaniem, gotowaniem i spędzaniem czasu ze sobą. I to był taki moment, kiedy mogłam naprawdę przyjrzeć się temu, co się tam dzieje, zakochać się w tych bohaterkach. Wspominam to jako coś bardzo przyjemnego. Pamiętam konkretne daty zetknięcia się po raz pierwszy z tymi powieściami, ponieważ zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie. Mignęło mi w jakiejś gazecie, w planach wydawniczych, takie nazwisko Eleny Ferrante, która była tam opisana jako tajemnicza pisarka, której właśnie niedługo po polsku miał się ukazać trzeci tom planowanej tetralogii. Ja sobie pomyślałam, że to jest ciekawe, jestem dosyć dobrze zorientowana w prozie współczesnej, zwłaszcza pisanej przez kobiety, a tu taka tajemnicza pisarka, której nie znam i postanowiłam się zapoznać. Natomiast przyznam, że zanim sobie kupiłam we wspaniałej wrocławskiej księgarni Tajne Komplety ten pierwszy tom owego 14 lutego, to kilkakrotnie wcześniej tę książkę odkładałam, nieco zrażona jej okładką polską, która kojarzyła mi się może z takimi książkami romansowymi w typie, które nie bardzo lubię. Natomiast jak już się przemogłam i kupiłam, to kompletnie nie wsiąkłam i potem jakby moją kolejną myślą było to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć sobie pozostałe dwa tomy, żeby nic mi nie przerwało tej lektury. Więc ja się rzadko egzaltuję, ale myślę, że to był naprawdę czytelniczy wstrząs. Te pierwsze książki Eleny Ferrante z cyklu Genialna przyjaciółka, z cyklu tetralogii neapolitańskiej, ukazywały się w Polsce mniej więcej między 2014 a 2016 rokiem. I wtedy był taki właśnie pierwszy boom na twórczość tej pisarki, dużo się o niej mówiło, mam wrażenie też jakoś tak, zwłaszcza w kręgach literackich, czytano, ale może nie aż tak też dużo jak dzisiaj, ona nie miała też takiej renomy jak dzisiaj, ale już zaczynała mieć grono czytelników i czytelniczek, którzy są zafascynowani jej twórczością. I wtedy na łamach krytyki politycznej ukazał się taki tekst, recenzja Kingi Dunin, która ogólnie jakby pozytywnie wypowiadała się o tym cyklu, ale też w tym tekście pojawiło się takie zdanie, ja tutaj je zacytuję, nie jest to jednak nic więcej niż przyzwoita powieść popularna, w której słyszymy piosenki, które już znamy. Koniec cytatu. I Dunin też dodawała, że nic w tym złego, że to nie jest jakby krytyka, ale wiemy, że ten tekst wzbudził opór u Weroniki Szczawińskiej. Nie mam nic przeciwko
czemuś, co się sprzedaje jako, nie wiem, literaturę romansową, targetowaną na kobiety. Wiem, że dla wielu osób taka literatura jest wspaniałym eskapizmem i ucieczką. Natomiast mam trochę już problem właśnie z takim pozycjonowaniem tego, że każda książka, która opisuje kobiece doświadczenie, no to właśnie jest ta, to jest ten taki gatunek literatury kobiecej, a nie literatury po prostu, nie literatury uniwersalnej, mówiącej o człowieku, że tak powiem żartobliwie. Więc oczywiście ta krytyka Kinki Dunin jakoś wydała mi się od początku kuriozalna i bardzo symptomatyczna. Też tym bardziej symptomatyczna, że nie wiem, czy Kinga Dunin nie była jedną z tych krytyczek i uczestniczek polskiej sceny literackiej, które kilkanaście chyba lat wcześniej, czy może nawet więcej niż kilkanaście lat wcześniej, właśnie protestowały przeciwko takim mizoginicznym zagrywkom polskich krytyków, którzy no właśnie usiłowali pisarki, które pojawiły się po roku 89 jakoś tak trochę liczniej określać, nie wiem, mianem literatury menstruacyjnej. Więc trochę mnie zdziwiło, że jeśli dobrze pamiętam, to Kinga Dunin była właśnie tą, która żartowała, że to w takim razie jak my mamy na was mówić, bractwo siurkowe czy kurkowe, skoro wy chcecie na nas mówić literatura menstruacyjna. To jest jakiś też paradoks tutaj wpisany. Natomiast ten głos też był o tyle symptomatyczny, że w momencie, kiedy Kinga Dunin to napisała, to dyskusji o Elenie Ferrante w Polsce praktycznie w ogóle nie było. Co było super ciekawe, ponieważ w innych krajach, na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, już nie wspominając o Włoszech, trwało coś, co się nazywało Ferrante Fever, czyli ta gorączka Ferrante, taki gigantyczny po prostu fenomen literacki. Więc u nas ta dyskusja była nieco zapóźniona. Bardzo ciekawie pisało o tym w dwutygodniku Jakub Zgierski, wchodząc trochę w polemikę z tą krytyką dokonaną przez Dunin. Ja trochę nie wiedziałam, jak to czytać. Czy to jest taki jednak uwewnętrzniony gest takiej bardzo delikatnej autokolonizacji, takiej lekkiej mizoginii, to znaczy, że piszące kobiety wtedy są ważne, kiedy podejmują jakieś takie, nie wiem, tematy walczące i niezwykłe. A to, co jakby mi się od początku w tej powieści spodobało, to to, że ona jest w bardzo zwykłych rzeczach, takich bardzo codziennych i bardzo mocno flirtuje też no właśnie z takim gatunkiem z jednej strony powieści takiej wysokiej, epickiej, ale z drugiej strony popularnej. Nasze dzisiejsze gościnie sięgnęły po tetralogię neapolitańską Eleny Ferrante, więc może powiedzmy kilka słów na temat tego cyklu. Składają się na niego cztery tytuły: Genialna przyjaciółka, Historia nowego nazwiska, Historia ucieczki i Historia zaginionej dziewczynki. Dla tych z was, którzy lekturę mają jeszcze przed sobą, powiemy, ale też bez spoilerów zbyt dużych, że powieści te śledzą losy dwóch bohaterek, dwóch przyjaciółek, Eleny Greco, zwanej również Leną, oraz Rafaeli Cerulio, zwanej Lilą lub Liną od dzieciństwa do starości. Książki pisane są z perspektywy Eleny, która w dorosłym życiu zostaje słynną pisarką, a ich akcja toczy się we Włoszech, w Neapolu i mam wrażenie, że jednak zupełnie się inaczej je czyta po zobaczeniu Neapolu i takiej specyficznej atmosfery tego miasta. I cztery powieści Ferrante są długie, wielowątkowe, pojawia się w nich mnóstwo bohaterów i opisy bardzo wielu różnych sytuacji. Nasze gościnie obrały bardzo różne strategie, mierząc się z tym materiałem w teatrze. Spektakl wyreżyserowany przez Weronikę Szczawińską z dramaturgią Piotra Wawra juniora, który miał premierę we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w 2018 roku, trwał godzinę 45 minut. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że adaptowaliśmy z Piotrkiem Wawrem juniorem 2000 stron z czterech tomów tetralogii, to ta godzina 45 to był taki ekspres. My się zdecydowaliśmy na taką adaptację, która jest bardzo wierna naszym zdaniem duchowi autorki, ale całkowicie odchodzi od linearnej fabuły, właśnie skupiając się na wybranych doświadczeniach. I faktycznie my, pracując nad tą adaptacją, skupiliśmy się przede wszystkim na takich wątkach związanych z doświadczeniem kobiecości na różny sposób, na przykład, nie wiem, dojrzewaniem, seksem, rodzicielstwem, a z drugiej strony na wątkach klasowych, ponieważ wydawało nam się, że ta powieść tak bardzo włoska, tak bardzo we włoskości zanurzona, jednocześnie ma takie elementy uniwersalne, które będą
działały wszędzie i wtedy ta potrzeba z jednej strony mówienia bez obciachu na scenie publicznego teatru o takich kobiecych doświadczeniach, które się wydają wstydliwe i niegodne reprezentacji, wydawała nam się jakąś taką w ogóle wielką stawką. I z drugiej strony właśnie mówienie o tych wątkach klasowych, o których chyba dyskusja nie była wtedy jeszcze aż tak rozhulana, jak jest teraz w teatrze. Oczywiście już była, nie byliśmy tutaj jakoś super pionierscy, ale teraz myślę, że jakieś tam spektakli, które jakoś bardzo ciekawie o tym gadają, jest znacznie więcej. Więc powiedzmy taka sytuacja awansu klasowego, w ogóle umiejscowienia osoby kobiecej w takim dyskursie klasy, wyklasowienia, poruszania się pomiędzy rozmaitymi szczeblami, też opowieść o takiej iluzji awansu, czy o raczej jego trudnościach, to wydawało nam się, że może jakoś w Polsce fajnie zarezonować z takim kolejnym właśnie tematem trochę tabuizowanym. Więc pewnie konsekwencją tego było też to, że bardzo mocno skupiliśmy się na jednej z dwóch głównych bohaterek, to znaczy tej, która jest główną fokalizatorką i narratorką Genialnej Przyjaciółki, czyli na Elenie Greco. Obydwie postaci przyjaciółek, czyli Eleny Greco i Lili Cerullo, grała u nas jedna aktorka, Anna Kieca. Natomiast powiedzmy, Eleny było więcej niż Lili. I trochę właśnie w rozmowach potem z Anną Kiecą, kiedy zastanawialiśmy się z Piotrem, jak zrobić finał tego spektaklu, bo to się trochę zmieniło w stosunku do pierwotnej adaptacji. Właśnie postanowiliśmy podbić tutaj temat nie do końca właśnie samej przyjaźni, która jest taką konstytutywną osią tej książki, tylko pewnej samotności, która jednak też Elenie jako tej głównej podróżniczce przez szczeble awansu klasowego towarzyszy. Ewelina Marciniak na podstawie czterech książek Eleny Ferrante zamierza przygotować dwa przedstawienia. Pierwsze z nich, zatytułowane Genialna Przyjaciółka, do którego adaptację i dramaturgię przygotowała Małgorzata Czerwień, będzie miało premierę 17 marca w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Na pewno jest to powalający materiał, jeżeli chodzi o ilość wątków, bohaterów, sytuacji. Dlatego też będę przygotowywała tę pracę w dwóch odcinkach. I w Teatrze Starym zobaczymy Genialną Przyjaciółkę, gdzie skupiam się na pierwszym tomie i korzystam z sytuacji zapisanych w drugim. I właściwie od tego trochę zaczynam, ponieważ spotykamy się w kuchni po ślubie już Lili, gdzie Lila i Elena jakby uczyniły ten pierwszy krok w stronę wyjścia ze swojej dzielnicy. Lila uwierzyła obietnicom rodzącego się kapitalizmu i gotowa jest wyruszyć w drogę od zera do milionerki i głęboko wierzy, że przejdzie ją w butach własnego projektu. Natomiast Elena wierzy, że wykształcenie pozwoli jej też dorosnąć i uwolnić się spod władzy aktywnego wulkanu. I tak zaczynam tę opowieść w Teatrze Starym w Krakowie i cofam się do czasów dzieciństwa i małych, może nie takich małych, ale dziewczynek w szkolnej ławce, pełnych werwy, śmiałości, kreatywności i niezależności, o którą walczą, wymyślając siebie, stwarzając siebie na samym początku. Natomiast druga część, Historia zaginionej dziewczynki, nad nią pracuję i przygotowuję w Theater w Hamburgu i tam już będę bardziej się zajmowała wątkiem powrotu Eleny do Neapolu z Florencji, no i z zniknięciem Tiny, które jest powiązane ze zniknięciem Lili i już czymś bardziej metaforycznym i wielopoziomowym. Na ile te dwie części będą ze sobą dyskutować? Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z jakąś taką pokoleniową sztafetą, ponieważ adaptacją pierwszej części zajmuje się Małgosia Czerwień, która obecnie studiuje w szkole teatralnej. Natomiast drugą część przygotowuje jej nauczycielka Iga Gańczarczyk. I jestem bardzo podekscytowana tym, że to się tak złożyło. To po pierwsze i na pewno te przedstawienia będą w jakiś sposób ze sobą dyskutowały i też mnie to cieszy. Inna grupa realizatorów będzie zajmowała się stroną wizualną. Także to też jest dla mnie ważne, żeby ta druga część jednak była w jakiejś dyskusji do tej pierwszej niż po prostu frywolną kontynuacją. Genialnej Przyjaciółce Weroniki Szczawińskiej
Elenę i Lilę grała jedna aktorka Anna Kieca. Spektakl mocniej skupiał się na postaci Eleny. Nie wiem, czy moja pamięć teraz czegoś nie zafałszowuje, ale wydaje mi się, że tak, że jednak od początku my jakoś byliśmy skupieni na tej Elenie z tego względu, że to jest bardzo jasne, że to jej oczami oglądamy tę historię. Że nie tylko to jest ta, no właśnie, narracja jakby wypływa z niej, ale też, że to jest coś więcej niż narracja, to jest właśnie fokalizacja, czyli ona decyduje o kształcie tego świata, który nam pokazuje. I w tym sensie to, czego się dowiadujemy o Lili, też jest jakimś rodzajem fantazji Eleny. I w jakimś sensie trochę to podbijaliśmy w spektaklu, że właśnie to granie przez dwie aktorki, to wyłanianie się Lili z Eleny, trochę w naszym poczuciu odpowiadało temu gestowi narracyjnemu Ferrante. I też nas to kręciło, bo w jakimś sensie Elena, chociaż to ona odnosi ten wielki sukces, jest jakby tą pisarką, zyskuje sławę, ona jest trochę zwyklejszą z tych dwóch postaci. To znaczy w jakimś sensie, pomimo jej sukcesu, chyba trochę łatwiej no właśnie zidentyfikować się z tą Eleną, która trochę jak gdyby dziwi się temu światu, w który wkroczyła i która jakby z dużą taką badawczą czujnością, ale też taką ogromną prostolinijnością analizuje te dziwne przygody, których doznaje jako dziewczyna z biednej, robotniczej rodziny, która potem wchodzi gdzieś tam na salony Mediolanu i Toskanii i sama nie może zrozumieć, dlaczego właściwie jej książki są takie interesujące. Więc chyba faktycznie ta taka większa zwykłość Eleny była dla nas może jakąś taką podstawą myślenia o tym, że tu jest jakiś taki haczyk do lepszego skomunikowania się z widownią. No ale pewnie zastanawiacie się też, kogo w roli Eleny i Lili obsadziła Ewelina Marciniak. Jeżeli chodzi o obsadę, to zanim powiem o Lili i Elenie, bo każdy jest ciekawy, kto zagra te główne bohaterki, to chciałam powiedzieć, że jestem poruszona w ogóle całą obsadą, z którą współpracuję i dzięki tym aktorom i aktorkom mam takie poczucie, że to nie będzie taki bardzo kobiecy spektakl, ale bardzo kobiecy i męski spektakl, z czego się bardzo cieszę. A jeżeli chodzi o Lilę i Elenę, no to Elenę zagra Ania Paruszyńska-Czacka, natomiast Lilę Karolina Staniec i jeszcze gościnnie w Narodowym Teatrze Starym. Dla mnie było bardzo ważne to, żeby nie dobierać głównych bohaterek na zasadzie takiego bardzo prostego kontrastu, który jest na przykład w serialu. Prawda, że jest zła, dobra, chuda, kształtna, krnąbna, grzeczna, smukła i piękna, pryszczata okularnica. To są takie etykietki, które te dziewczyny przymierzają i dla mnie ważne było, żeby pokazać, że te etykietki są jakoś do nas przyklejane, a że my ich wcale nie chcemy, wcale nie potrzebujemy i mamy zupełnie inny pomysł na to, jak siebie stwarzać i nazywać. Weronika Szczewińska w Teatrze Jaracza w Olsztynie wyreżyserowała też w zeszłym roku inną powieść Eleny Ferrante, był to Czas porzucenia. To książka, o której wspominałyśmy już na początku naszego podcastu. Opowiada ona historię kobiety porzuconej przez męża po wielu latach małżeństwa. Główna bohaterka jest jednocześnie narratorką i dokumentuje także na poziomie językowym moment, w którym rozpada się jej świat, taki jaki dotąd znała. Olsztyński spektakl został stworzony na dwie performerki. Aktorkę Milenę Gauer, której towarzyszy skrzypaczka Julia Gadzina. Czas porzucenia, który ja swoją drogą uważam za chyba najwybitniejszą obok tetralogii powieść Ferrante, to ta historia tego spektaklu jest nieodłącznie związana ze wspaniałą olsztyńską aktorką, jaką jest Milena Gauer. Milena jest no, taką moją genialną przyjaciółką i genialną współpracowniczką. I tak się złożyło, że kiedyś Milena zadzwoniła do mnie i powiedziała, że przeczytała powieść i musimy ją zrobić razem i że to jest czas porzucenia. I jakoś pomyślałam, że to jest wspaniały pomysł, ponieważ ja znałam tę powieść już od jakiegoś czasu, przeczytałam ją zanim ona wyszła po polsku i byłam pod ogromnym wrażeniem, powiedzmy już kompletnego bezwstydu tej powieści. Bo o ile rzeczywiście w genialnej przyjaciółce przekroczona jest taka bariera ogólna obciachu, to tutaj myślę, że Czas porzucenia jest wręcz obsceniczny. To znaczy jest taką powieścią, która wyciąga taką po prostu brudną podszewkę myśli kobiety w kryzysie, robi to właśnie bardzo bezwstydnie, daje prawo do takiego nieupiększonego obrazu, a jednocześnie dotyka takiego tematu, który jest cały czas
trochę taki trudny do podejmowania przez sztukę. To znaczy, jak mówić o porzuceniu? Tak? Jak mówić o porzuceniu? Jak mówić też w takiej dobie dyskusji o różnych aspektach płciowości, w ogóle dyskusji feministycznej, o takiej straszliwie patriarchalnej rzeczy, jak cierpienie z powodu odejścia partnera? No, problem polega na tym, że rzeczywistość jest dosyć złożona i możemy być osobami myślącymi bardzo emancypacyjnie, ale jednak jakby pewne schematy patriarchalne wciąż są zakorzenione w dużej części naszego społeczeństwa, czy w ogóle świata. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, w jaki sposób Weronika Szczawińska opowiada o czasie porzucenia i to, szczególnie to, że nazywa tą powieść obsceniczną, bo to jest dokładnie jakby bardzo bliskie też mojej lekturze tej książki. Ja właśnie też miałam, to trochę wspomniałam na początku, że miałam takie wrażenie, że to jest taka książka, w której emocje głównej bohaterki, jej perspektywa całkowicie mnie wciąga, ale też, że to już jest po prostu poza jakimiś granicami tego, co wypada, o czym wypada mówić, o czym wypada pisać, co może zostać powiedziane i pokazane, ale też dokumentowania jakiegoś takiego stanu, takiego rozwibrowania emocjonalnego, w którym już kompletnie nie przejmujemy się niczym. I to oczywiście jest coś, co mnie jakoś tam badawczo, też naukowo interesuje, taki rodzaj stanów, w których zwłaszcza znajdują się kobiece podmioty, ale tutaj właśnie to jest coś, co jakby jest jakoś ciekawe, złapane i uchwycone, jednocześnie doskonale złapane literacko, tak? Dlatego, że to, że ta książka jest jakby tak, język, struktura narracyjna, struktura opisywania świata i właśnie konstruowania tego głosu głównej bohaterki, podąża za tym i kreuje to wrażenie takie też klaustrofobiczne, takiego też przyspieszenia, bo bohaterka po prostu coraz bardziej popada w taki, no właśnie, stan już jakby za granicą w zasadzie kontrolowania swoich emocji i myśli i działań. I my za tym podążamy właśnie, gdzieś też to jest budowane na poziomie językowym i narracyjnym. I rzeczywiście jakaś taka, no taka totalna szczerość tej powieści, ale też odwaga w mówieniu o czymś, o czym mówić, nie wiem, trochę nie wypada, ale też co jest bardzo, bardzo wstydliwe, bardzo mocno tabuizowane. Ogromnie mi się podobała w tej powieści, stąd jakby bardzo się ucieszyłam, kiedy Weronika tak zaczęła o tym opowiadać, tak też to pięknie nazywać. Więc jakby tu na to, co mi się wydawało ekscytujące w tym projekcie, to były takie rzeczy jak zaproszenie Mileny, to znaczy autonomiczny gest aktorki, która czuje, że to jest materiał, którym ona bardzo chce się zająć, i aktorki, która no jednocześnie jest taką artystką wyemancypowaną, która jakby wpływa na kształt projektów, w których bierze udział. Dwa, właśnie ta moja fascynacja obscenicznością powieści Ferrante. No i trzy, właśnie taki kręcący mnie temat, jak w ogóle się zająć tym porzuceniem czy rozstaniem poza jakimiś takimi konwencjami, nie wiem, melodramatu czy takiego teatru popularnego. Jak to w ogóle zrobić takimi narzędziami, jakimi ja, czy właśnie Milena, czy Piotrek Wawer się posługujemy w teatrze? Chyba coś, co najbardziej zapamiętałam, to były rozmowy z obydwiema aktorkami, bo to jest spektakl z kolei na dwie aktorki, Milena Gauer i Julia Gadzina. Julia jest zawodową muzyczką, skrzypaczką i jednocześnie kończy studium aktorskie przy Teatrze Sewruka w Olsztynie, więc mamy tutaj kobiety generacyjnie, że tak powiem, od siebie różne. I Julia, oprócz tego, że tworzy warstwę muzyczną tego przedstawienia, gra też rolę córki, która przez chwilę też morfuje w postaci nieco mniej ludzkie w tym przedstawieniu. Więc bardzo ciekawiły mnie te rozmowy, jak dwie kobiety z różnych pokoleń patrzą na ten temat, ale przede wszystkim bardzo mnie cieszyło to, jak podjęliśmy gdzieś chyba od początku taką decyzję, żeby wykorzystywać takie nasze narzędzia, które gdzieś są zakorzenione w różnych awangardach teatralnych, performance'owych, czy nie wiem, wizualnych, z takimi zabiegami przyjaznymi dla publiczności, które trochę zahaczają o teatr popularny. Więc krótko mówiąc, inspirowaliśmy się tutaj zarówno tradycją performance'u, jak i na przykład takim faktem, że jednym chyba z najchętniej oglądanych spektakli popularnych w Polsce jest coś, co się nazywa Mój Boski Rozwód. Więc krótko mówiąc, tak radośnie żonglowaliśmy i miksowaliśmy, jak po prostu w takim kuchennym malakserze,
to, co my lubimy, z czymś, co wydaje nam się fajne, popularne i może stać się takim łącznikiem pomiędzy nami, tematami tabu, a szeroką widownią. Zapytałyśmy Weronikę Szczawińską, czy zamierza ponownie sięgać po powieści Ferrante. Na razie nie, ale nie chciałabym się jakoś tak bardzo zarzekać, bo wydaje mi się, że teraz jakby właśnie Ferrante jest troszeczkę dookoła, bo jak my robiliśmy Genialną Przyjaciółkę, to w Polsce były książki i nikła dyskusja o tej autorce. Potem wydarzył się serial HBO, bardzo popularny. Wydarzył się film Maggie Gyllenhaal na podstawie powieści Córka. Pojawił się teraz Ewelina Marciniak, przygotowuje w Starym Genialną Przyjaciółkę. Więc mam wrażenie, że tej Ferrante już tak dookoła nas jest sporo i na razie nie czuję jakiegoś takiego bardzo konkretnego powodu, żeby po nią sięgać, przynajmniej po te rzeczy, które do tej pory wyszły. Ale nie wiem, mam nadzieję, że ona jeszcze coś napisze. Czekam na jakąś nową książkę. Jej ostatnia powieść, Zakłamane życie dorosłych, bardzo mi się też podobała. Była trochę inna, bo z kolei tutaj fokalizatorką jest taka nastoletnia dziewczyna przez całość powieści. Więc nie wiem, czekam, bo ona mi się wydaje ciekawa nie tylko z tych względów, o których już wcześniej mówiłam, ale też z tego, że tak naprawdę... I wydaje mi się, że to jest taki wątek dosyć mało eksplorowany, bo głównie patrzy się właśnie na tę taką powierzchnię i też taką dyskusję, na ile to jest ambitna literatura, a na ile popularna. W sumie te dystynkcje mało mnie obchodzą. Wydaje mi się, że ta literatura jest po prostu świetna i ciekawa. A mało się zwraca uwagę na taki wątek, że ona tam koduje też dużo takich odniesień w ogóle do mitów takich antycznych wręcz, które konstytuują taką europejską wyobraźnię. Na przykład, nie wiem, w Genialnej Przyjaciółce jest bardzo dużo zakamuflowanych odniesień do Eneidy, ale też do Pinokia Kolodiego. Czas porzucenia jest totalnie ućkany takimi odniesieniami, nie wiem, do Dydony, znowu do Eneasza, do antycznych bohaterek, takich jak Medea, które zabijają swoje dzieci. O tym zresztą Ferrante też fascynująco mówi w rozmowach opublikowanych w takim tomie Frantumalia. Wspaniale też pisała o tym eseistka i psychoanalityczka Jacqueline Rose w takiej książce o matkach, gdzie właśnie rozdział poświęciła matkom u Ferrante. To może zrobiłabym to jeszcze taki mały przypis do czasu porzucenia, bo teraz użyłam słowa kluczowego, jakim jest matka i przypomniałam sobie, że to, jak pokazywane jest macierzyństwo bez tabu, też było jednym z powodów, dla których chciałyśmy i chcieliśmy sięgnąć po czas porzucenia. To, że Ferrante w jakiś sposób przepisuje taką europejską historię kultury na aspekty żeńskie albo wyciąga w nieoczekiwany sposób te żeńskie aspekty, bardzo mnie fascynują i może kiedyś też coś z tym bym zrobiła, ale nie wiem. Tak jak mówiłam na początku naszej rozmowy, już po tym doświadczeniu Ferrante też otworzyło się przede mną takie królestwo tych autorek piszących autofikcję, dotykających swoich właśnie rozmaitych doświadczeń w jeszcze zupełnie inny sposób, więc... Teraz chyba raczej skupiam się na tym, że będę pracowała za jakiś czas na spektaklem na podstawie powieści Ani Erno, a o Ferrante może pomyślę kiedyś dopiero. Ewelina Marciniak także sięga po prozę napisaną przez kobiety. Niedługo zaczyna pracę nad trylogią kopenhaską Tove Ditlevsen. I ja tutaj muszę dodać, że bardzo się z tego cieszę i trylogia kopenhaska jest odkryciem dla mnie tego roku czytelniczego i tym przypomina mi Genialną Przyjaciółkę, która bardzo często jest do niej porównywana, a tetralogia jest wcześniejsza znacznie niż książka Ferrante, że po jej lekturze również kupiłam na Bonito kilka egzemplarzy i dałam bliskim mi kobietom w prezencie, co powtarza jakoś mój odruch, który miałam przy Ferrante. Jeżeli chodzi o pracę nad Tove Ditlevsen, to trylogię kopenhaską łączę też z taką jej książką Twarze. No i tutaj rzeczywiście mamy to podobieństwo artystki, która no dzięki swojej sile przebicia i talentowi dokonuje jakiegoś znaczącego awansu społecznego. Jeżeli chodzi o Tove Ditlevsen, to tutaj
Bardzo mnie interesuje z kolei temat jej uzależnienia od sztuki i tego, jakie koszty ona poniosła jako pisarka, gdzie jest ta granica między życiem w sztuce, a tym prawdziwym i czy można o takiej granicy w ogóle w jej przypadku mówić, jaka jest cena zatarcia się tej granicy. No i w przypadku Tove Ditlevsen bardzo interesuje mnie ten motyw zapisywania siebie w dziele literackim, czy w ogóle w sztuce. A myślę, że podobieństwo między tymi spektaklami jest pod tym względem jakąś podróżą, bo i w jednym, i w drugim przypadku spotykamy młode kobiety z jakimiś rodzicami, z jakimś obrazem matki, z jakimś obrazem ojca i jest to coś podobnego, ciekawego w swoich podobieństwach i różnicach i też jakby obie te książki w jakiś sposób próbują zmierzyć się z tematem ciała kobiecego, które się zmienia, które dojrzewa, które najpierw krwawi, smukleje, no a potem wiotczeje i marszczy się. Jeżeli chodzi o Tove Ditlevsen, to też jest tutaj takie ciało, które niszczeje przez chorobę. Także no, wydaje mi się, że dla mnie jest to taki sezon bardzo kobiecy, ale w różnych odsłonach, bo rozpoczęłam go od Walkirii, od takiego mocnego spotkania córki z ojcem. No i teraz podróżuję dalej. Walkiria, czyli druga część Pierścienia Nibelungów Wagnera w reżyserii Eweliny Marciniak, miała premierę w styczniu tego roku na scenie opery w szwajcarskim Bernie. I to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościniom, Weronice Szczawińskiej i Ewelinie Marciniak. Dziękujemy również Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za użyczenie nam mikrofonów. Serdecznie dziękujemy też Justynie Patole za pomoc w montażu materiałów do dzisiejszego odcinka. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro, jak zawsze, mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!